Dzień dobry, witam Państwa w nowym cyklu Rozmów przy kawie Mała Czarna. Jest ze mną Martyna Małysa. Cześć. Martyna, mam do Ciebie kilka pytań. Myślę, że zaciekawiam naszych widzów. Pierwsze pytanie. Wiele ludzi nazywało Cię tą rezerwową albo dyskryminowało na pozycji bramkarki ze względu na wzrost. Ty jednak pokazałaś, że są w błędzie, otrzymując w jednym miesiącu podwójny tytuł MVP meczu. Chciałabyś się do tego odnieść i zainspirować młode pokolenia? Przede wszystkim chciałam podziękować wszystkim za oddane na mnie głosy, bo nie będę ukrywać, jest to taki mały kop motywacyjny. Jeśli chodzi o wzrost, no to tak, każdy zauważył, warunków nie mam za dobrych. Jednak nigdy mi to nie podcinało skrzydeł i zawsze starałam się udowodnić, że mimo niesprzyjających warunków jestem w stanie pokazać bardzo dużo i dać z siebie wszystko. Dziękuję Ci bardzo za odpowiedź. Kolejne pytanie, ponieważ miałam zaszczyt oglądać Twoje mecze jako pierwsza bramkarka drużyny od początku. Było trochę karnych, szczególnie obronionych karnych, więc takie pytanie numer dwa. Co czuje bramkarka w chwili, kiedy podyktowany jest karny? I co więcej, co czuje bramkarka, kiedy broni karnego, który mógł zmienić bieg meczu? Szczerze, w tym meczu, bo tu mówimy o karnym w meczu z Górnikiem Łęczna, kiedy zobaczyłam, że sędzia dyktuje tego karnego, nie poczułam tak naprawdę nic. Wiedziałam o tym, że muszę stanąć na linii i muszę zrobić swoją robotę, czyli muszę skupić się, popatrzeć na zawodniczkę i wybronić. Po prostu musiałam zrobić swoją robotę. Dokładnie, zachowałaś zimną krew, to poskutkowało, obroniony karny, dziękujemy Ci za to. Ostatnie pytanie, które jest dedykowane do naszych młodych zawodników, szczególnie bramkarzy, bramkarek. Czy masz jakieś rady dla naszych młodych zawodników, jakieś słowo motywacyjne? No przede wszystkim praca, pokora i jeśli ktoś nie ma warunków tak jak ja, no to nie przejmowanie się tym, tylko trenowanie i udowadnianie tego, że wzrost nie jest najważniejszy na pozycji bramkarza, bramkarki. Dokładnie, a wielkie serce. Dlatego Martyna, jako klub chcę złożyć na Twoje ręce kwiaty z okazji tego, że niejednokrotnie już byłaś naszą MVP meczu. Państwu bardzo dziękujemy za uwagę. Następna, kto na fotel? Luiza Kozielska. Lui, czekamy na Ciebie. Również będzie taka możliwość od widzów, zadanie pytania właśnie naszej wyróżnionej zawodniczce, więc zachęcamy do udziału w zabawie. Dziękuję Ci jeszcze raz. Dziękuję bardzo. Dziękujemy.